organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Dzisiaj przedstawimy Małą Apokalipsę. Serdecznie zapraszamy. Statua nienawiści. A teraz? Teraz to tylko zwykły barak postawiony na sztorc. Chciałbym się godnie pożegnać ze światem i z wami. Pragnę zawyć nieludzkim głosem, aby usłyszano mnie w najdalszym zakątku tej planety. Oto jednak zbliża się koniec świata. Zastanawialiśmy się, pytając nasze
ulegane buletyny, które i tak, no to czytam. Owszem, młodzież, ale młodzi żenią się, płodzą dzieci, kupują mojego kwiata, a nas zalewa sowieckie mieszczaństwo. Koniec! Mogiła! Co planujecie z tym zrobić? Chcemy ci zaproponować, żebyś dziś o 8 wieczorem spalił się pod gmachem Centralnego Komitetu Partii. Żartujesz, Robert? Dlaczego ja? No a kto inny? Ktoś musi to zrobić. Mówiłem ci, że tak będzie. No cóż, nie mamy czasu na waszą dyskusję. Musimy już iść. Zaczekaj, Hubert. Powiedz mi, jak człowiek człowiekowi. Dlaczego wyznaczyłeś mnie? Ja nikogo nie wyznaczam. Ty żyjesz obsesją śmierci. Ty się jej nie powinieneś bać. No przyznaj, o czym myślałeś, zanim tutaj przyszliśmy? O śmierci. Widzisz, ona przy tobie jest. Wystarczy tylko wyciągnąć rękę. Nam wszystkim potrzebna jest podniosła, majestatyczna śmierć. Ty taką nam możesz oferować. Pamiętaj, dziś o 8 wieczorem, kiedy skończą się obrady partii i delegaci z całego kraju wyjdą przed gmach. Masz sporo swoich, jak i naszych grzechów na sumieniu. Bądź dziś na Wiślanej 73 o 11. Tam czeka na ciebie Kaina i Nadzieja. One są od techniki samospalenia. A jeżeli tego nie zrobię? To będziesz żył tak, jak żyłeś dotąd. I wtedy przyszła nagle śmierć. W tej zimowej, roziskrzonej gwiazdami nocy przyszła okrutna śmierć. 40-lecie PRL-u! 40-lecie PRL-u! Panie kolego. O, to pan. Jak leci, panie docencie? Wypraszam sobie taki tytuł. Docent w dzisiejszych czasach brzmi obraźliwie. Mamy teraz wielką armię docentów i wiele powodów z nich. Rozumie pan. Niektóry letni po maturze, a inny matury to pożar się może. Powołali się specjalnym studium do kształcenia docentów. Jestem dyrektorem. O właśnie, zapisałem wam wykład. Muszę lecieć, cenzurze mam wykład. W Departamencie Aluzji. Otóż aluzja spełnia doniosła rolę. Był gdzieś u mnie Ryszard, pana brat. To idiota. Mówię tak, bo to w końcu mój brat. Wiemy też, że masz karierę. Dlatego piszę brodę bez znaku wstępu. Żegnam, drogi kolego. I zatrzasnęły się za nim ucho drzwi, jak zamykana księga, albo jak opuszczane ciężkie wieko trumny. Umiera ziemia myślarzy i wróżbitów. Umiera ziemia proroków i mesjaszy, co już nie zdążyli zbawić świata. Dałbym głowę, że znam ten cytat. Ale skąd? Białka? Mój sąsiad. Za dużo pili tak skończył. Wszyscy piją. Proszę siadać, tam proszę. Pan sprawia wyniki samospalania. Przygotowałam dla pana parę prostych pana poprzedników. Dziękuję, ale... czym się pan przejmuje? I tak umieramy minuta po minucie. Świat z nami też umiera, prawda? No tak. A to kto? To Nadzieżda. Wie pan, gdzie ma się to odbyć? No, pod gmachem partii. Nie, zmieniono decyzję. Przed całą kongresową. Będzie potrzebna benzyna i niezawodne zapałki. Pan widzę, niczego ze sobą nie ma. No nie, i co z tym robimy? Pan zaczeka z Nadzieżdą. Nadzieżda pana wprowadzi szczegóły. A ja pójdę kupić rozpuszczalnik. Ale dziś święto narodowe. Nie szkodzi. Mamy pieniądze na łapówkę. Proszę zostać z Nadzieżdą. A wie pan, że naszej ludowosej babka była kochanką Lenina? Pierwszy słyszę. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, proszę pana. No i tak. Pan się nie gniewa. Ja się zawsze tak wygłupię, a potem wstyd. Wie pan, ja się kiedyś w panu kochałam. Pokazali mi pana z daleka, no i zakochałam się jak wariatka. Pani Nadjeżdża, po polsku Nadzieja. Ach, jak pan pięknie powiedział. Jak ci się żyje, dziecko, w naszej Europie? Inaczej wyobrażałam sobie Polskę. Tęsknię za Moskwą. Ale wie pan co? Ucieknijmy! Chodź, już nikt nas nie zobaczy! Ucieknijmy od ludzi! Zostawisz ich samych? A kto zbawi świat? Pan jest cynik. Boże!
kochać, gdybym tylko wiedziała. Nie, Nadzieja, tak nie wolno. Dlaczego patrzysz? Sama nie wiem, jestem taka rozstrojona. Halo? Mówi Halina. Jaki pan woli kanister? Mamy do wyboru czerwony, żółty i niebieski. A to ma jakieś znaczenie? Niech będzie niebieski. To na razie, za chwilę będę. 60-lecie PRL-u! 60-lecie PRL-u! To już nie zdążymy razem uciec! Przegapiliśmy ostatni moment! Chcesz? Pójdę z tobą na stos! No, rozpuszczałem nowe znaki kupione. Nadzieję, że wprowadziłaś szczegóły? Tak, wprowadziła, ale nadal nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Ja też nie wiem, może pożegnać się z rodziną, z przyjaciółmi? Do widzenia? Proszę pamiętać o samospaleniu, my też tam będziemy. Dzień dobry, Sahel jestem, a jak pan skądś znam, prawda? Tak, widzieliśmy się, ale tylko raz. Wręczałem panu order czy nagrodę? Nie, wyrzucał mnie pan z partii. Ja nikogo nie wyrzucałem z partii, pan się myli. Musieliśmy tak postąpić. Wtedy jeszcze mógłbym uratować ten kraj, ale dzisiaj już nie. Mam nadzieję, że pan wroga we mnie nie ma. Pomyślności w życiu, młody człowieku. Żegnam. A może mnie utworzyły, niczym obłok pyłu kosmicznego, wasze marzenia, tortury, smutki, niedole? Co to jest? Kim pan jest? Pana teksty. Umiem na pamięć. Jestem Tadzio Surko. Przyjechałem ze Starogardu. Chciałam pana poznać. I czego chcesz ode mnie? Niczego. Niech pan pozwoli, a ja będę chodził razem z panem. To dla mnie bardzo ważne. Proszę pana, proszę pana, proszę zaczekać. Hubert zasłał. Gdzie? W kinie Wołga. Jest umierający. Musimy tam zdążyć. Szybko! Nie boję się już spać, samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Nie boję się, gdy ciało odmawia posłuszeństwa. Planuję spalić mało, lecz nie wiem, kiedy przestać. Wprowadzą cię na salon, by po tobie deptać. Aż mi się przypomniało, że mi nie straszne nic, tylko boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. I kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o ciebie. Rysiu, co się stało? Zabili go! Kto zabił? Zabili go! Co robi Dino? To bez znaczenia. Jak się czujesz, Hubercie? Idziesz tam? Nie znam jeszcze? Tak, mam już wszystko, co potrzeba. A gdzie było? Już jestem, drogi jestem. Już jedzie pomoc. Świetnie reagują, prawda? To prawda. Dobry jest odbiór filmu. Cieszę się, że trafiłem za zapotrzebowanie.
Nie mów tak. Transfuzja to najważniejszy film ostatnich lat. A może nawet i całego naszego życia. Spotkamy się niedługo. A jeżeli się nie spotkamy, to tak jakbyśmy się jednak spotkali. Ja, reżyser Władysław Bułat, po raz pierwszy pomyślałem, że jednak jestem potrzebny tym ludziom. Muszę brać się do roboty. Czy mogę prosić o autograf? A może to moja ofiarna śmierć zainspiruje nowy film? Możliwe, że tak będzie. 30-lecie PRL-u! 30-lecie PRL-u! Proszę, zapomnij. Szwedzkie najlepsze, jakie były. Tylko pan sprawdził wcześniej te zapałki. Sprawdzę na sobie, Halinko. Ale teraz chodźmy coś zjeść, żeby mieć siłę. Pójdźmy do Paradyzu. Biegniemy w siebie przez tył.
tylko trochę myśli na wzrok i urodzimy się w pył. Nic nieznaczące to coś i najważniejsze to nic. Widziałem dzisiaj twój głos. Nie ma nikogo jak ty. Dlatego zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, pokładaj mi sny. Jeden z nich na pewno to ty. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, pokładaj mi łzy. Jedna z nich na pewno co ty. Każdy dzień przypomina mi to. Jesteś pośrodku mej głowy jak echo. Pokupiliśmy gdzieś grom, potem pomyliliśmy peron. Biegnę do ciebie, jak sprawne wojsko pokładuje tu. Gapię się w gwiazdy na niebie, tak jakbym wiedział, że nie czekasz już. O, zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, pokładaj mi sny. Jeden z nich na pewno to ty. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, pokładaj mi łzy. Jedna z nich na pewno to ty. Wow, wow. Rośnie to, co dzieli nas. Wow, wow. I ciągle jest za daleko. Jak i znak, to bądź cierpliwa jak papier.
Zaczynam iść ku tej platformie kamiennej, wieńczącej niewysokie schody.
Głowa ciąży ku ziemi, z której kiedyś powstałem i do której z własnej woli teraz idę. Ludzie, dodajcie sił! Ludzie, dodajcie sił wszystkim, którzy idą wraz ze mną na całe palenie. Ludzie, dodajcie sił! Bardzo Wam dziękuję.